Hej, jesteśmy dzisiaj w bardzo pięknym miejscu. W tej chwili widzimy tutaj przed nami, roztacza się widok na tak zwaną Gonzales Needle. 2 lata temu wchodziłem tutaj na szczyt z moim kolegą. Dzisiaj planowałem pójść w tym kierunku, żeby wejść na tamten szczyt, tamtego wzgórza, ale z tego co widzę, to są pewne skałki i obawiam się, że Laki może mieć problem, żeby wejść. Nie chcę go nadwyrężać, musiałby wskakiwać. Więc dzisiaj chyba odpuścimy i pójdziemy na tyły tej Gonzales Needle i tam powinien mieć bardzo dobry widok na okolice. Chciałbym dzisiaj polatać troszkę dronem. Dzisiaj nie będę za dużo chodził, dlatego nie będę robił długiego spaceru w głąb. Chcę tylko znaleźć odpowiedni dobry punkt widokowy. Tutaj byliśmy na tym żółtym szczycie, byliśmy z Igorkiem jakiś rok temu. Tam w oddali roztacza się bardzo piękny widok na całe Goldfields. Tutaj na ten szczyt też wszedłem raz z Lakim. Byłem sam. Też bardzo ciekawa trasa. Miejscami troszkę stroma, ale nie jest tak źle. Idzie się po prostu po tym grzbiecie. Nie idzie się po tych klifach oczywiście, tylko się wybiera łatwiejszą trasę. Więc dzisiaj będziemy szli tym szlakiem, który schodzi do Washa i potem ścieżką wchodzi do tamtego, powiedzmy, małego wąwozu i potem odbijemy w prawo i wyjdziemy na te wzgórza, które są koło Gonzales Needle. To na razie. Tak wygląda dolinka, którą będziemy szli teraz wprost i potem odbijemy w prawo, kierując się ku Gonzales Needle. Po prawej otwiera nam się przed nami bardzo ładny widok na okoliczne wzgórza. Są bardzo ciekawe miejsca, można poszukać tam w tych miejscach agatów, jak się ma szczęście, można je znaleźć. To są tego typu skały. Też tutaj w tych okolicach można znaleźć agaty. Nigdy nie sprawdzałem u podnóża tych gór, tego klifu tutaj w tym rumoszu. Może być naprawdę bardzo ciekawe źródło znalezisk. Dobra, będziemy dalej szli. Chciałem przez moment pokazać, jak wygląda pustynia arizońska w lutym. Jak widać, wszystko jest zielone. Po ostatnich deszczach trawę widać wszędzie. Pełno dźwięków jest ptaków. Tak naprawdę pustynia potrafi być całkiem zielona. Wszędzie widać życie. Naprawdę pięknie jest. Kombinacja tych przedziwnych roślin oraz fantastycznych kształtów skał, a jest naprawdę bardzo interesująca, inspirująca. Jest przyjemność chodzenia w takim krajobrazie, który jednocześnie jest bardzo odkryty. Nie ma dużych, ponieważ nie ma dużych drzew, które by zasłaniały krajobraz. Jednocześnie nie jest płasko. Wszędzie jest gdzie zaczepić okiem. Tutaj widzimy wąwóz po lewej stronie. Dołem idzie Wash, którym jak widać jeżdżą samochody terenowe. Nie będziemy jakoś tędy szli. My pójdziemy za to tędy. Być może nawet skrócimy sobie drogę, idąc tutaj na wprost pod górę. Musielibyśmy zejść z naszego szlaku i iść tutaj w prawo. Wow, jak ładnie. Mimo tego, że jest luty, a 63 stopni Fahrenheita, nie sprawdziłem, ile to jest Celsjusza, ale niemniej jednak w słońcu można odczuć, że jest gorąco. Jaki piękny las kaktusów Saguaro. Naprawdę niesamowita, niesamowita sceneria. Chodź, Laki, pójdziemy w tą stronę, pod górę.
To do usłyszenia. Znajdujemy się już po podnóża Gonzales Needle. Zostało nam może z 50 metrów do góry. Ale ja tutaj mam kłopot z moim psem, który nie chce iść za mną. On się zatrzymał gdzieś na drodze i się patrzy na mnie. Co ja robię? Gdzie on jest? Muszę się cofnąć. Nie widzę go. Tak stoi na drodze. Nie chce wejść. No co, lakuś? Chodź tutaj. Mi się wydaje, że mój pies się robi już zbyt stary na takie numery. Nie chce chodzić na przełaj. A w nogi go kłuje wszystko. Podejrzewam, że to może być przyczyna, dla której on jest taki niechętny. No musiał się chyba cofnąć. Tutaj musiałbym się cofnąć do tej drogi i iść tędy. Nie chciałbym nadrabiać. Prawdę mówiąc, wolałbym pójść na przełaj, na wprost. A tutaj trasa nie jest aż tak trudna. Będzie można tutaj w prawo pójść i w lewo. Możemy popatrzeć się na podnóże. Mnóstwo zielonej trawy. W zasadzie to nie jest tylko trawa, to są jeszcze jakieś roślinki. Wyglądają troszkę jak malutkie stokrotki. Białe. Prawdopodobnie niedługo będą wysypywać ziarna, ponieważ tutaj jest bardzo szybki cykl rozwojowy tych wszystkich roślin. One wszystkie spieszą się z rozsypaniem nasion przed nastaniem lata. W zasadzie lato tutaj następuje mniej więcej w marcu, a kiedy kończą się już deszcze. Zimowy monsun, mały monsun się kończy i przez następne co najmniej 4 miesiące będzie non-stop bite gorąco. Non-stop, non-stop, każdego dnia. Jedyna ulga jest w nocy, kiedy jest odrobinę wilgoci. Prawdopodobnie gromadzi się i skrapla się odrobinę. A niemniej jednak tej wilgoci nie jest aż tak dużo w powietrzu tutaj. Gdzieś mniej więcej od 5% do 20% nad ranem. Stosunkowo mało. Porównajmy to do tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce jest mniej więcej 60 i w górę procent. Więc jest stosunkowo mocno wilgotne powietrze w Europie. Dobrze, będziemy coś robili z tym pieskiem. Muszę go jakoś zmotywować. Ladaso w końcu do mnie doszedł. Doczłapał się. Tak, nie chciałem przechodzi przez wszystkie krzaczory. Teraz schroniliśmy się w cieniu takiego skalnego grzyba. W zasadzie jest to odłamek skały, który się stoczył tutaj. Cały czas wchodzimy przez taką scenerię. Idziemy aż do Gonzales Needle. I tam z tego miejsca będziemy filmować. Pies piszczy, w związku z tym raczej dam mu tam wodę. Będziemy filmować, znajdziemy jakiś cień i potem zejdę już z powrotem. Tam widać są samochody. Tak, lakuś. Bardzo, tak? Już nie masz ochoty? Przeszło ci, co? To są chyba jego ostatnie dni, kiedy on hajkuje ze mną. Widzę, że on już jakby nie może. Jest zbyt stary pies. Starszy ode mnie się zrobił. Pan też sobie wypije, dobra? Dam ci troszkę do wody i sam się napiję. Jesteśmy właśnie na przełęczy. Tutaj jest Gonzales Needle. Oczywiście nie widać jej w całości, bo jesteśmy zaraz tuż przy tej wielkiej skale. Tutaj widać, skąd żeśmy przyszli. Tam dalej z tej drogi. A tutaj z tej strony widać, z czym mamy do czynienia. Przepiękna panorama. Goldfield Mountains roztacza się przed nami. Teraz będziemy szukać jakiegoś przyzwoitego cienia z widokiem na tą część gór. Tutaj chyba ta skała wygląda obiecująco. Jest całkiem wysoka i daje całkiem miły cień.
Jak nie, to pójdziemy troszkę dalej. Z pewnością tam z tamtej strony będzie więcej cień. Wow. Ależ ładna sceneria. A pójdziemy troszkę dalej. Już chciałbym mieć dobry punkt widokowy, żeby sygnał radiowy wszędzie docierał, żebyśmy mieli bardzo dobry dystans, mogli osiągnąć. Tutaj zaraz za załomem pójdziemy i znajdziemy coś. Uła. Tędy się wspinaliśmy. Myśmy tędy wchodzili chyba, o, tutaj właśnie na tą skałę, na którą teraz wycelowałem. Wchodziłem ostatnim razem. Zdaje się, że widzę nawet śrubę, którą David wkręcił, żeby się można było zabezpieczyć, bo tutaj nigdzie nie było możliwości, żeby się wpiąć. Zjedziemy. O, Wakuś, sorry, zapomniałem, że ty masz z nóżką problemy. Tutaj jest wspaniała wnęka, tu się możemy schować. Doskonałe miejsce. A tu jest to nasze wejście. Okej, siędziemy sobie tutaj. Patrz, Lakuś. Są fajne jaskinie takie, stworzone w sposób naturalny. Idealne dla nas. Jak nie, to zawsze możemy się schować gdzieś tutaj. A tutaj wzgórze widać miejsce, z którego się opuszczaliśmy. Ej, jesteśmy właśnie, spoczywamy tutaj pod nawisem skalnym, taką jaskinią. A Lakuś sobie uciął troszkę drzemki, tak? Mu się bardzo już dłuży. No, co się stało? Co się stało? No, pogłaskałem tylko. On sobie położył się tutaj w jaskini, odpoczywał, tak? Jest całkiem chłodno, nie jest gorąco dzisiaj, ale niemniej jednak on ciężko już znosi te arizońskie klimaty i szczególnie te kujące trawy, tak? Wszystko kuje w łapki. Już nie jestem taki żwawy i taki żywotny jak kiedyś, a będę musiał przestać chyba chodzić z lakiem, jeśli będę chciał zrobić jakieś większe dystanse. Zaraz obrócę kamerę i pokażę ten rejon tutaj, w którym jestem. A zatem stąd roztacza się naprawdę wspaniała panorama. A latałem nad tymi wzgórzami złotymi i tam są fenomenalne tereny, żeby chodzić. Jest jeszcze jedna sekcja, całe pasmo, powiedzmy, takich żółtych gór, jeszcze bardziej odsłoniętych, jeszcze bardziej stromych, spadzistych i naprawdę o fenomenalnych kształtach. Niestety zasłania widok tutaj tych skał. To pasmo jest niewidoczne stąd. Latałem właśnie już 2 razy i jeszcze mam trzecią baterię i tym razem polecę tam, tutaj, nad to wzgórze. Nigdy tam nie byłem, przynajmniej nie latałem. I zobaczymy, jaki roztacza się stamtąd widok. A tam jest około 3-4 kilometrów. Zobaczymy, czy dron doleci. A jak nie, to najwyżej zawrócę. To będzie dobry test. Niemniej jednak bez problemu potrafiłby dotrzeć on tam w rejon tych gór. I myślałem o następnym planie, następnej wycieczki, że pójdę tą dolinką tutaj i wejdę na to pasmo złote, którego teraz nie widać. Jest zasłonięte tam dalej. Ona jest około 2 km od mojej obecnej pozycji. I stamtąd będę latał i oblatam ten cały rejon właśnie Goldfields. Chciałem zobaczyć Razorback. Chciałem zobaczyć, jak na niego wejść potencjalnie kiedyś i chciałem zobaczyć, co tam się dzieje w tym wąwozie, tutaj w tym miejscu. Ten wąwóz dochodzi do Saguaro Lake, z tego co się orientuję. Dobrze, to w takim razie mi zostało 10% tylko baterii w tej chwili na tym nagrywaczu i będziemy latać jeszcze raz, Lakuś, tak? Musisz to wytrzymać. Dobrze? Tak, już wie, o co chodzi. Idziemy wracać, nie będę go męczył więcej. Jest naprawdę wspaniałe. Jest cicho, te skały są naprawdę kojące. Cała atmosfera jest bardzo. Powietrze jest bardzo miłe. Jest po prostu powietrze jest jako lato w Polsce.
24 stopnie morza. Tutaj nie ma wilgotności, więc jeszcze jest bardziej komfortowo niż powiedzmy w Polsce. W Polsce może się gorąco komuś robić, nawet przy 24 stopniach można się pocić. Może być niekomfortowo. Dobra, to będziemy teraz latać. Raz jeszcze do zobaczenia. Będziemy już schodzić. Lakoś już bardzo chce. Tutaj skryliśmy się w takiej wnęce, w cieniu. Próbowałem Lakusia napoić wodą sodową, ale mi się to nie podoba. Tutaj mamy spad, więc tędy nie pójdziemy. Tutaj jest ta spadzista strona Gonzales Needle. Więc będziemy tędy schodzić. Zejdziemy sobie do tej przełęczy. Tutaj w dół. Przejdziemy sobie kawałeczek i będziemy schodzić aż do drogi. A drogą wrócimy do samochodu. Prawdopodobnie zaraz wyczerpie mi się bateria, więc mi się skończy. To na razie to taka jest wycieczka. Taka dzisiaj była wycieczka sobotnia. Luty 2024. Piękna pogoda, wspaniałe krajobrazy. Przyroda jest niesamowita. Pełno zieleni. Teraz trzeba uważać, żeby nie skręcić nogi. Więc do zobaczenia. Nie będę wyłączał teraz filmu. Zwyczajnie poczekam, aż się bateria skończy. Lakuś, schodzimy, no, schodzimy. Trendy by tędy zejść. Tutaj widzę, że jest jakiś, może być uskok. Prawdopodobnie trzeba będzie w lewo iść. Pozostałość po martwym kaktusie. I tu są właśnie niestety, ale są te takie wulkaniczne warstwy. Wszystko jest przesunięte pod kątem i czasami tworzą się takie mini klify, przez które nie można przeskoczyć. Auć, kolce. Jakaś kolczasta roślina. To jest to miejsce, gdzie można znaleźć agaty. Tu widzę interesującą skałkę. Nie wiem, co to jest. Chyba ją zabiorę do domu, żeby ją rozchrupać. Tam widzę, że jest żyła agatów. Ja tylko szybko pokażę, zanim się bateria skończy. Tutaj widać żyłę i tutaj też. To jest biały kolor ma. To nie są kolorowe agaty. Są miejsca, gdzie są też agaty, które są w kolorze czerwonym. Tutaj warto właśnie przyjść i można sobie poszukać. Będę musiał chyba kupić maszynę do cięcia skał. Wtedy będę mógł je przeciąć, jakby co. Przejdźmy. Ups. Myślałem, że to jest coś interesującego. A nie, to jest jakaś konglomerat wulkaniczny. Prawdopodobnie nic interesującego. Ups. Jest naprawdę stromo. Tu widać, jakie są to skały, z czym mamy do czynienia. Proszę bardzo, tu też są kwarcyty jakieś. Jest 1% bateria. Już naprawdę zaraz zdechnie urządzenie, ale piękny widok. No to pozdrowienia z Goldfin Mountains. Do zobaczenia następnym razem.